Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Materiał odnośnie nowego Battlefielda, a mianowicie jego recenzji. Nie będę tutaj wyjął bawełnę, tylko przejdę od razu do sedna tego materiału. Na tym samym starcie podam wam według mnie najlepsze ustawienia graficzne do BF-a na chwilę obecną, gdyż optymalizacja leży. Te ustawienia są dobrane tak, aby nie obniżały wam jakości wizualnej, ale tak powiem, podwyższało ilość FPS-ów podczas rozgrywki. Mianowicie ta odsłona Battlefielda jest jak dla mnie bardzo, ale to bardzo na plus, nie wliczając na to występujące bugi w grze, masę błędów, które również pojawiają się sporadycznie, aczkolwiek w trybie All Out Warfare, bo nie będę skupiał się na początku najwięcej, jest masa błędów i problemów. W Fallout Warfare mamy do wyboru dwa tryby, podbój oraz przełamanie. Mamy tam wszystkie dostępne mapy z BFA 2042, takie na przykład jak Kaleidoskop, Klepsydra, Wrakowisko, Manifest, Rozłam, Odnowa czy Kosmodrom. Na wszystkich tych mapach jest sporo błędów, które wpływają znacząco na rozgrywkę. Nie sugerujcie się tłem, które leci w trakcie mojej wypowiedzi, ponieważ jest to zbiórka klipów z BFA, niekoniecznie są to moje nagrywki. Jak dla mnie to te mapy są troszeczkę za duże jak na taką ilość graczy, a jest tutaj mowa o 128 graczach na każdej mapie w danym trybie. Błędy takie jak latające batyskafy, nieznikające ciała przeciwników, czy chociażby zanikanie znaczników własnego oddziału, co skutkuje pomyleniem wojsk naszych z przeciwnikiem. Optymalizacja jest naprawdę kiepska, zważywszy, że grając na sprzęcie, który posiadam, za chwileczkę na ekranie pojawi wam się opis całego mojego sprzętu, musiałem nieco zmienić ustawienia graficzne, które zbytnio nie wpływają na oprawę graficzną, a zjadają dużo FPS-ów podczas rozgrywki. Dostosowując te ustawienia, które podałem wam na samym początku odcinka, czerpałem pomoc z innej strony, którą krok po kroku wyjaśniała mi, od czego jest dane ustawienie. Więc te ustawienia, które wam podałem, myślę, że wielu osobom pomogą po prostu. Dobra, ale przecież nie można cały czas sypać tylko złymi słowami o nowym BF-ie, bo jak dla mnie gra się naprawdę świetnie i o to chyba właśnie tutaj chodzi. Aby dobrze się bawić właśnie w danej grze. W Battlefield Portal nie znalazłem żadnego problemu, który by mi przeszkadzał w rozgrywce. Jest tam wszystko idealnie dobrane tak, aby najlepiej oddać feeling danego BF-a, ten klimat. Jeszcze to z odsłoną BF-a 4 czy 3. Można dostosować tam sobie wiele opcji, które sprawiają, że twoja rozgrywka będzie wyglądać właśnie tak, jak tylko sobie tego zażyczysz. Możesz walczyć z żołnierzami z BF-a 3 na Battlefielda 2042 czy z BF-a 4 na BF-a 3. Jest też tryb Fiesta, gdzie musisz zabić 15 razy VIP-a, aby twoja drużyna wygrała mecz. Jest to całkiem zabawny tryb, jak i przyjemny moim zdaniem. Grałem w ten tryb wiele razy i mogę stwierdzić, że jest po prostu świetny. Sterowanie w tym BF-ie jak dla mnie jest troszkę sztywne. Nie takie jak to miało miejsce w becie, gdzie przyznaję, sterowanie mniej więcej było takie arcade'owe i przyznaję, było prostsze. Broń nareszcie czuć, gdy się z niej strzela. Każda broń ma, tak powiem, inny feeling, każda ma inny odrzut i po prostu czuć tą siłę strzału. Troszkę irytuje mnie fakt, że miejscami w meczach ludzie za bardzo zapominają, że jest to Battlefield, a nie Call of Duty. Tutaj trzeba grać zespołowo, a nie lecieć na pałę, że tak powiem, i próbować samemu coś zrobić, bo to po prostu nie wyjdzie. To się tutaj nie uda. W wielu meczach takie rzeczy mi się przytrafiały, że mój oddział nie grał zespołowo, a raczej sami próbowali wszystko zająć. Niestety kończyło się to klapą. To jest tylko moje zdanie. Podsumowując, jest masa błędów, ale da się to wszystko ogarnąć w patchach, update'ach do gry, więc nie ma tragedii. Zabawa z gry jest świetna i nie rozumiem tej całej negatywnej oceny na tego BF-a. Gdyż tutaj chodzi o to, jak i wszędzie oczywiście, aby się dobrze bawić przy danym tytule, a błędy nie są aż tak uciążliwe, jak to miało miejsce na przykład w Cyberpunk.
Dajcie znać, jakie jest wasze zdanie w komentarzach i pamiętajcie o łapce w górę, jeśli podobał wam się materiał. Będzie można ze mną zagrać również nowego BF-a, jeśli tylko ktoś będzie miał na to ochotę. A jeśli tak, to zapraszam na Discorda, gdzie czeka już specjalny kanał odnośnie BF-a, jak i również czat głosowy. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym materiale bądź odcinku. Trzymajcie się ciepło, hej hej! А ментам позвоню, устроили тут. Вы чё там, волхак врубили, слышь? Месье, свиздец тебе. Ну так, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Решил ко мне лезть? Ты засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну. Ублюдок, анонист чёртов. Будь ты проклят. Иди, идиот, трахать тебя и всё.